Plan zagospodarowania przestrzennego dla pszczelnika budzi kontrowersje na tyle, że wykładany już czterokrotnie plan nie został do tej pory uchwalony. Radni na sesji Rady Miejskiej wykreślili ten punkt z porządku obrad, kierując go do konsultacji. Niedopuszczalne jest, aby pan prezydent z pozycji siły próbował pozbawić mieszkańców ich własności prywatnej. Całą sprawę można by sprowadzić do sąsiedzkiego konfliktu i błędów urzędników. A sprawa jest oczywista. Oczywista jest sprawa, że to uregulowanie, którego dotyczy ten spór, jest do uregulowania i powinien być uregulowany już kilkadziesiąt lat temu, tylko niestety miasto zawaliło sprawę wówczas. Kilkoro mieszkańców tego rejonu od lat domaga się zapewnienia dojazdu do drogi publicznej, jaką jest ulica Moniuszki. Krótszego dojazdu, bo ten aktualnie obowiązujący przez ulicę Prusa i Piaskową jest zbyt długi. Problem mogłaby rozwiązać budowa skrzyżowania, tyle, że miałoby ono stanąć na prywatnej działce, a jej właścicielka nie wyraża na to zgody. Jak wytropili mieszkańcy tej okolicy, niby prywatna działka była jeszcze w 80-tych latach własnością Skarbu Państwa. Potem trafiła w prywatne ręce w niezbyt jasny, jak nam tłumaczono, sposób, dzięki koligacjom rodzin właścicielki działki i pewnej urzędniczki. Zdaniem mieszkańców miasto mogłoby starać się o odzyskanie działki i budowę na niej skrzyżowania. Tym bardziej, że właściciel sąsiedniej parceli zadeklarował przekazanie na ten cel swojej ziemi. Zaniepokojeni faktem, iż żadna z 24 uwag złożonych do projektu Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pszczelnik 1 nie została uwzględniona. Jest oczywiste, że taki stan, jaki jest, jest niekorzystny dla ludzi, którzy tam mieszkają, którzy są narażeni również na skutki prowadzonych tam działalności gospodarczych, którzy są narażeni na własne, mają własne bezpieczeństwo narażone i do tego wszystkiego tam ten zakątek, o który jest spór, po prostu nienormalnie funkcjonuje. Jeżeli Państwu brakuje odwagi, trudno, to powiedzcie, nie chcemy tego zmieniać już, a nie zasłaniacie się Państwo czymś, co ja zrobiłem bądź czego nie zrobiłem, bo wszystkie procedury w tej sprawie zostały przez miasto dotrzymane, a pan radny się niestety posuwa do nieprawdy, czego ogromnie żałuję. Dziękuję bardzo. Nieprocedowanie w tym punkcie na sesji prezydent Paweł Silbert kwitował słowem tchórzostwo. Zarzut, który pan podjął, że nie było konsultacji z mieszkańcami, jest zwyczajnym kłamstwem, panie radny, niestety. Szkoda, że pan się musi do tego posuwać. Urzędnicy próbują sprawę rozwiązać inaczej. Chcą, by na ulicy Prusa zakazać ruchu uniemożliwiającego mieszkańcom ulicy Zagadłowicza korzystanie z niej, zaś dojazd do Moniuszki zorganizować zwężając Zagadłowicza. O wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pszczelnik 1 celem weryfikacji przez pana prezydenta wniosków mieszkańców oraz przeprowadzenia wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z uregulowaniem własności gruntu. Strony konfliktu swoich racji dochodzą w sądzie.